Cześć wszystkim. Dzisiaj próbuję ogarnąć światło, bo nagrywam jakoś późno. I co? Zaczynajmy ten odcinek. Pierwszym newsem, który chciałbym przytoczyć, jest to, że Jean-Michel Aulas chce rewolucji w świecie piłki. Jakby domaga się tego, żeby sędziowie w czasie używania VAR-u, konsultowania z VAR-em, byli na podsłuchu. Coś takiego jak kiedyś robił Canal Plus, że sędzia na podsłuchu chyba z całego meczu. Tutaj niestety tylko skorzystania VAR-u. W czasie skorzystania VAR-u. Wydaje mi się to naprawdę fajnym pomysłem, bo no nie oszukujmy się, niekiedy przydałoby się poznać, co kierowało sędzią i dlaczego podjął taką, a nie inną decyzję. Usłyszeć, jak wyglądają te rozmowy. No jeżeli ten pomysł przyjdzie, to naprawdę będziemy mogli zrozumieć niektóre decyzje i to wydaje mi się naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem. Kolejnym takim newsem są powołania do reprezentacji Polski na mecz na pewno San Marino. Mecz jest o tyle ważny i istotny, że jest to chyba ostatni mecz, nawet na pewno ostatni mecz w karierze Łukasza Fabiańskiego. Polski bramkarz zakończy w ten sposób karierę reprezentacyjną. No i co? No fajne upamiętnienie, fajne pożegnanie. Łukasz zasłużył na to za te wszystkie lata, gdzie naprawdę jakoś tam pomagał tej kadrze. Tak. No niezrozumiałe są dla mnie powołania na pewno dla Arkadiusza Recy, Krzysztofa Piątka i Przemysława Płachety. Chłopaki mają kontuzję, wracają po kontuzjach, no i jakby nie rozumiem tego, co kierowało selekcjonerem wybierając ich na mecze kadry. Jednak mimo wszystko wierzę w ten sztab i że mam jakiś pomysł, żeby to rozwiązać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No mecz San Marino nie będzie jakiś wybitnie trudny. Wydaje mi się, że oba są do wygrania. Musimy czekać i zaufać panu Paulo Souzie. Dotarły do nas w tym tygodniu również niestety smutne wieści z Włoch. Mianowicie Krzysztof Zalewski, ojciec Nikoli, zmarł po długiej chorobie. Jedynym jakby pozytywem, jeżeli można tak to w ogóle nazwać, jest to, że jeszcze zdążył zobaczyć swojego syna w barwach narodowych, bo był bardzo przywiązany do ojczyzny. No i co? Wielkie wyrazy smutku piłkarze Romy kadry U19 upamiętnili pana Krzysztofa w czasie swojego niedzielnego meczu. No mogę jedynie złożyć wyrazy smutku i obyśmy jak najmniej takich newsów tutaj mogli przekazywać, że tak się wyrażę. Lukas Podolski jest człowiekiem niesamowitym. Ledwo ogarnął kontrakt z Mam Talent, otwiera swojego kebaba, nie ma czasu w ogóle na grę w Górniku, a jeszcze został ekspertem RTL-u niemieckiej telewizji w czasie meczów Ligi Europy i Ligi Konferencji. Niby trener Górnika, Jan Urban, mówi, że na razie nie będzie tym ekspertem w czasie tych meczów i nie będzie zawalał obowiązków w Górniku. Jednak no nie do końca wierzę, że żadnego meczu na jesień nie uda mu się zekspertować. No i słabe zachowanie Podolskiego, bo wszyscy kibice też wydaje mi się czekali, wiedzieli, że to będzie jakaś taka wielka gwiazda, da dużo tej kadrze, tutaj jak nie COVID, no COVID akurat nie z jego winy, ale no cały czas jakieś inne obowiązki i ten Górnik jest tak jakby jego takim porównując do bajki o Kopciuszku, to Górnik dla Podolskiego jest tym właśnie Kopciuszkiem, który jest taki zaniedbany. No jest, bo jest, ale się skończy kontrakt, no to elo. W tym tygodniu też otrzymaliśmy informację o tym, jaka kara spotka Pawła Cibickiego. Chłopak podejrzewany i oskarżony o ustawianie meczu, gdzie w tym meczu bodajże był kurs u bukmacherów na to, że dostanie żółtą kartkę. Lubił piłkę w trybuny, dostał żółtą kartkę. Został za to skazany na 6, nie, przepraszam, na 4 lata zakazu wykonywania zawodowego sportu. Tyczy się to na razie niby terenu tylko Szwecji, ale w każdym przypadku z dnia na dzień może być rozszerzony na teren całej Europy bądź świata, więc no ciężkie 4 lata przed polskim piłkarzem i miejmy nadzieję, że jednak mu tej kary nie rozszerzą i chłopak sobie gdziekolwiek pogra. I na sam koniec taka wesoła informacja. Robert Lewandowski odebrał statuetkę Złotego Buta za sezon 2020-2021. No jak to Robert, znamy go dobrze.
Poszedł spać z tym butem, dodał zdjęcie. Tradycja, tak? No i co? Ode mnie to tyle w tym odcinku. Dzięki za wszystkie łapki, suby. Fikołek! Dobra, zaraz zrobię fikołek, jak go się pożegnam. Zapraszam do subowania, lajkowania, komentowania. Nie ma czasu, ale no coś ogarnę, ogarnę jeszcze, żeby były dwa materiały w tygodniu. Że na razie. Padnie do ciebie przy tym fikołku, będzie.